Hej, z tej strony Madzio. Dzisiaj zapraszam Was na film z mierzeniem kozaków na szeroką łydkę. Będzie to taki trochę open box, będzie to mierzymy i haul zakupowy. Zamówiłam kozaki na szeroką łydkę z kolekcji Racka z Marco Shoes. Od razu powiem, że nie jest to film sponsorowany, wydałam własne pieniądze na to zamówienie. Zamówiłam 4 pary kozaków i wydałam na całe zamówienie 2400 zł. Więc pomierzyłam już te kozaki, posprawdzałam, pooglądałam i dzisiaj będę razem z Wami je ponownie oglądała, ponownie opisywała, ponownie mierzyła i razem sobie po prostu wydamy opinię. Wy wydacie opinię, mam nadzieję, w komentarzach, co sądzicie na ich temat, więc poopowiadamy sobie, popatrzymy sobie, jak to wszystko wygląda. No, kozaki są mocno reklamowane właśnie na szeroką łydkę, że jest powiększona łydka, powiększone specjalne kopyto zostało do tego przygotowane do tych kozaków, więc dzisiaj wszystko to sprawdzę dla Was. Jeśli chodzi o markę Marco Shoes, jest to polska marka, kozaki są wykonane ze skóry, więc i ta cena jest odpowiednia. Wiadomo, trzeba wziąć pod uwagę wszystkie polskie podatki, wszystkie polskie koszty i trzeba wziąć pod uwagę jednak cenę materiału, który wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach ta skóra już należy do tych materiałów luksusowych. Te kozaki, które zamówiłam, są dostępne w wersji z normalną cholewką, z standardową szerokością cholewki i z większą, powiększoną tą cholewką. Ja oczywiście zamówiłam tą szerszą. Większość, 3 z nich są w rozmiarze 39, jeden jest w rozmiarze 38, ale zanim przejdziemy do pokazywania, do mierzenia, zachęcam Was oczywiście do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Docencie proszę to moje poświęcenie. Tutaj zamroziłam swoje środki finansowe. No nie robię tego dla siebie, robię to dla Was, żebyście mogły zobaczyć, żebyście poznały opinię osoby, można powiedzieć, z zewnątrz, naprawdę szeroką łydką, z naprawdę szeroką łydką. Zmierzymy sobie ją dzisiaj, żeby nie było żadnego fuck upu, można powiedzieć, i do dzieła, lecimy. Zacznę od tego, jak te buty są spakowane. Nie wiem, czy się zmieszczę tutaj w kadrze, ale zobaczcie, ogromne pudełko, no są to kozaki, przepięknie są zapakowane z złotym logo, z napisem Marco, przechodzą nam takie ogromniaste, naprawdę cudownie to wygląda, no i w środku mamy kozaczki. Zaczniemy od pierwszych kozaków czarnych na trepie, są zapakowane w taką folię. Jak możecie zobaczyć, są zaopakowane w taką folię i dodatkowo z taką pianką, dodatkowo z pergaminem z napisem Marco. Tak jak zawsze to robię, będę Wam pokazywała jednego buta, no po prostu tak jest wygodniej. Tutaj mam takie buty w stylu jeździeckim. Wszystkie panie influencerki wspominały, że one wyglądają jak buty na konia i rzeczywiście wyglądają jak buty na konia. Szeroka tutaj ta cholewka, możecie zobaczyć, że się tak prezentuje dosyć szeroko. Sam but prezentuje się w ten sposób. Tutaj ma tą sprzączkę, bardzo ładnie to wygląda, bardzo ładny trep, można powiedzieć, pod spodem. Podoba mi się wykończenie, podoba mi się detale, naprawdę to wygląda porządnie, naprawdę to wygląda fajnie. Zwracam Waszą uwagę na to, że nie ma tutaj zamka. Właściwie to w żadnym z tych butów, tych kozaków, które tutaj będę Wam pokazywała, nie ma zamka, przez co te buty trzeba wsunąć na nogę. I to jest już pierwszy minus, bo trzeba wtargać, one są dosyć ciężkie jednak z tą podeszwą, trzeba wtargać tego buta skórzanego, dosyć sztywnego, trzeba wtargać na stopę, na nogę. Nie jest to wcale przyjemne, jest to, można powiedzieć, tragiczne, jeśli chodzi o te buty.
Buty skarpetkowe, kozaki skarpetkowe można w ten sposób zakładać. Jakoś jest to po prostu proste. Ten materiał jest rozciągliwy. No tutaj jest to dosyć mocno utrudnione. I cóż wam powiem? Od razu wam powiem, że ten but, ta cholewka nie jest przystosowana na naprawdę szeroką łydkę. To samo się tyczy tutaj. Zobaczcie. To nie jest but na szeroką stopę, to nie jest but na wysoką w podbiciu. Więc za bardzo nie rozumiem, co Racka miała na myśli, że tutaj to kopyto było specjalnie dopasowywane, żeby cały krój kozaka się zgadzał. Moim zdaniem, zostało to potwierdzone przez obsługę sklepu, dół został taki, jaki jest. Dół kozaków został taki, jaki jest, więc tutaj mamy bardzo smukły bucik. Bucik wręcz dostosowany do standardowej stopy, chudziutkiej. To samo jest z podbiciem, a tutaj nagle wyrasta nam szeroka łydka, wyrasta nam szeroka cholewka, która i tak nie jest szeroką cholewką na tyle, na ile być powinna. Więc może ten but jest o tyle... No, szerszy, widać, że jest na szerszą, lekko szerszą łydkę. Próbowałam go wciągnąć, zresztą będziecie mogli zobaczyć, jak to wygląda u mnie. Próbowałam go wciągnąć, ale w pewnym momencie dałam sobie spokój, no jest to skóra, no żeby to się nie zniszczyło, to wsadzanie tej nogi do tych kozaków bez zamka jest, tak jak mówię, dosyć problematyczne i po prostu ten kozak się niszczy. No to jest oczywiście do odpięcia, to można ściągnąć, to można odpiąć i odpiłabym to natychmiast, głównie dlatego, że to się tutaj, to jest skórzana sprzączka, która jest pod spodem, tutaj jest zahaczona o podeszwę. A podeszwa, wiadomo, jak to kozaki zimowe, jesienne, szura po błocie, po mokrej nawierzchni, więc tak mi się wydaje, że ta sprzączka tutaj nie do końca jest dobrze przemyślana. Ona mogłaby się skończyć w tym momencie, ona mogłaby tutaj po prostu wjechać jakoś, no nie wiem, wtedy byłaby nie do ściągnięcia, no ja rozumiem. W każdym razie piękny kozak, pięknie się prezentuje, skóra naturalna, taka właśnie, jak możecie zobaczyć, taka trochę satynowa, błyszcząca, ale co z tego? Nic z tego. Ten kozak na pewno nie jest na szeroką stopę. W środku są ocieplane takim filcem, takim, no takim czymś mięciutkim. Nie wiem, na ile wy to zobaczycie. Nie wiem, na ile to się wyostrzy. O, coś takiego mięciutkiego, coś takiego po prostu ocieplanego. Także te kozaki się nie nadają. Kolejne kozaki, które chciałam wam pokazać, pochodzą z zeszłej kolekcji Racki. Są to kozaki na obcasie. Te kozaki nazywają się kroko, ta skóra też jest kroko. Nie jestem sobie teraz, nie przypominam sobie, czy to jest skóra naturalna, czy nie, ale chyba nie. Raczej po prostu jest to skóra syntetyczna, jakaś taka inspirowana po prostu krokodylem. Napiszę wam tutaj informację, jak to wygląda. No, chciałam zamówić te czarny, klasyczny właśnie na obcasie, ale niestety już nie było mojego rozmiaru, więc zrezygnowałam, chyba nie było ani brązowych, ani czarnych, więc stwierdziłam, że a wezmę te, bo Racka w swoim promocyjnym filmie opowiedziała o tym, że te kozaki na obcasie to są dokładnie, to jest dokładnie ten sam model co te, tylko no inne kolory, no i inne to wykończenie, inna skóra, więc stwierdziłam, no to dobra, no to jak są takie same jak te, no to jedziemy, sprawdzamy, mierzymy. No i tutaj mamy taki bucik. Już skupmy się na tych butach. Bardzo są lekkie. Pierwsze, co się tutaj rzuca w oczy, po prostu w dotyku, to są bardzo miękkie, bardzo ładnie wyglądają. Ładnie wygląda ta skórka krokodyla. Jest krokodylowa i są lekkie. Są bardzo leciutkie, mają taką jakby... No nie jest to piankowa podeszwa, ale jest taka bardzo właśnie leciutka podeszwa. Możecie zobaczyć tutaj, rzeczywiście wydaje się szeroko i tutaj przez środek jest takie przeszycie i tutaj ten nosek kozaka jest taki przeszyty. Czy on jest jakoś tak krzywo przeszyty?
Ja mi się wydaje, nie, chyba nie. W każdym razie prześrodek jest przeszycie, ładnie wykończony obcas, no wszystko się zgadza, tylko niestety właściwie to się nic nie zgadza. Właściwie to się nic nie zgadza, bo obwód tego kozaka no nie nadaje się na szeroką łydkę plus size. Na jakąś odrobinkę szerszą, być może tak. No i zdecydowanie nie tutaj. Zobaczcie, ile tu jest miejsca. Jest po prostu bardzo mało miejsca. Moja mama, jak zobaczyła te kozaki, to tak samo powiedziała, jak to jest skrojone, jak to jest przygotowane, skoro po prostu tu jest płaściutko. Tu jest super płaściutko. Jak ta noga ma tutaj przejść? Jak ubrać te kozaki w ogóle? Jak to na siebie wciągnąć? One również nie mają zamka. Zwróćcie na to uwagę. Jeszcze jest jedna rzecz przy tych kozakach, która się rzuca w oczy. Jeżeli one nie mają zamka, jeżeli one są właśnie takie wciągane, to one bardzo mocno marszczą się w tym miejscu. One bardzo mocno marszczą się przy kostce. Niestety minus jest taki, że przy tym marszczeniu przy kostce skóra się gdzieś tam odkształca, skóra się gdzieś tam wygina, robią się zagniecenia. A druga sprawa jest taka, że jeżeli ta skóra się wygina, to w pewnym momencie w jednym zagięciu ta skóra leci na zewnątrz, w drugim to zagięcie leci do wewnątrz i wewnątrz wtedy czujemy ucisk. Wiem, bo miałam coś podobnego, miałam podobne kozaki, musiałam się ich pozbyć, bo one po prostu wgniatały moją kostkę do środka, tak po prostu się układały. No i tutaj w każdej parze z tych kozaków tak to będzie wyglądało, bo każda z tych par kozaków nie ma zamka i trzeba ją jakoś wciągnąć na stopę. O ile tutaj te kozaki weszły mi praktycznie do połowy łydki i już dalej ich nie pchałam, to czułam stopą, że na bank nie przejdzie ta moja stopa tutaj i na bank nie przedrze się w kozaka. Ja to za bardzo nie rozumiem, jaki jest sens robienia tego typu butów, gdzie po prostu, nie wiem, jakoś tak mam wrażenie, że jeżeli dziewczyna ma szerszą łydkę, to ogólnie tęgość tej stopy jest szersza chyba, prawda? Jest szersza w kostce, tak samo jest szersza w podbiciu, wyższa, jest ogólnie większa ta stopa. Takie mam przynajmniej wrażenie, że ona potrzebuje tutaj więcej miejsca. Być może są jakieś wyjątki, być może są jakieś pojedyncze osoby, być może do tych osób należy racka, skoro te kozaki jej pasują, skoro ona mówi tutaj o wygodzie noszenia. No ja uważam, że jeżeli dziewczyna ma szerszą łydkę, jeżeli dziewczyna jest osobą plus size lub nie jest osobą plus size, a posiada szerszą łydkę, to wydaje mi się, że posiada również szerszą i kostkę i podbicie i ogólnie ta tęgość stopy, tęgość nogi prezentuje się nieco inaczej, więc za bardzo nie rozumiem tworzenia tego typu kozaków, gdzie tutaj jest naprawdę mało miejsca, tutaj nie wiem, która stopa wejdzie do tego buta, naprawdę bardzo, bardzo chudziutka, cieniutka. Za to ta chudziutka stopa tutaj musi mieć super szeroką łydę. Więc no to rzeczywiście musi być coś bardzo niespotykanego. No tutaj przyszły mi te kozaki akurat, no ja wiem, że one są z zeszłego roku, ale one akurat przyszły mi tutaj ze skazą, tutaj takie porysowane, pokażę wam z bliska tą skazę. Czy one się wyostrzą? Więc musiały być gdzieś po prostu wyszurane. Ktoś je musiał albo zamówić, wyszurać, albo po prostu one były gdzieś tam źle zabezpieczone. No nie wiem, po prostu jak dojrzycie, to tutaj są takie poharowane, tutaj jest taka dziurka, więc no będę musiała to zgłosić. Będę to musiała zgłosić, żeby nie było na mnie, bo ja tego nie zrobiłam na pewno. Więc tak, one nie są jakieś takie delikatne, no trzeba byłoby nimi po prostu walnąć dosyć porządnie, po prostu przeczochrać je po czymś dosyć porządnie. W każdym razie, no również te buty się nie nadają na szeroką łydkę. Tamte kozaki miałam w rozmiarze 39, jednej i drugie, a te zamówiłam w rozmiarze 38 i w tych, wyjątkowo tylko w tych kozakach dostałam takie coś, zdjęcie od Radzkiej
z tyłu. Dziękujemy, kolekcja jest propozycją, którą zadbaliśmy wszystkie kobiety. Z motywem przewodnim naszej kolekcji jest różnorodność, przecież każda z kobiet jest wyjątkowa na swój własny sposób. Jest nam ogromnie miło, że wybrałaś buty z kolekcji Marko Neracka. Mamy nadzieję, że będą towarzyszyć Ci codziennie, dbaj o nie, a posłużą Ci długo. Dziękujemy za zakupy i za zaufanie. No dobrze, przejdźmy do kozaków, które wzięłam w mniejszym rozmiarze. Chodzi o kozaki, kowbojki w takim beżowym, piaskowym kolorze. Wzięłam je w mniejszym rozmiarze, ponieważ tabelka tak sugerowała, że jeżeli mam 25 cm filunia, sprawdzę to, żeby Was tu nie okłamać czasem. I w tabeli rozmiarów była informacja, że optymalna długość stopy 25 cm, ja taką posiadam, długość stopy 25 cm, długość wkładki 26,8, więc według tych wyliczeń powinnam wziąć rozmiar 38, według wyliczeń ten rozmiar 39 wychodziłby 25,7, więc byłyby na mnie deczko za duże według nich. Jest taka informacja, wrzucę Wam tutaj screena ze strony. No i niestety ten rozmiar jest na mnie troszeczkę za mały, uciskają mnie na długość, więc myślę, że 39 nadal byłby moim rozmiarem dobrym, więc bezsensownie jest po prostu inne wymiary tutaj podawać, skoro wszystko grałoby, jeśli chodzi o ten rozmiar 39. No i była informacja, że te buty mają najszerszą cholewkę, właśnie żeby brać ten rozmiar mniejszy, no bo tutaj też ta cholewka jest dosyć szeroka. Rzeczywiście jest szeroka. To są chyba jedyne buty, w które weszłam całe. Cała moja stopa po prostu weszła, cała moja noga weszła. Wejdę łydką i jeszcze zostaje miejsca, więc rzeczywiście jest to szeroka cholewka, jest tutaj tak wykończona, to są w ogóle zamszowe buty, zamszowe z takimi dodatkami, z takim tutaj przeszyciem przez środek, taki brązowy, z czego jest to? Takie jakby skórzane? Nie, to jest po prostu jakiś taki materiał. No i tutaj na zwrócenie uwagi zasługuje ta podeszwa, która naprawdę, jeśli chodzi o detale, jest wykonana pierwszorzędnie. Tutaj jest taki hawcik, jest wszystko, no wszystko wygląda naprawdę cudnie, jeśli chodzi o jakość. Ale zobaczcie znowu, ile tu jest miejsca. Zobaczcie, ile tutaj znowu jest miejsca. To jest naprawdę takie malutkie, to jest naprawdę takie chudziutkie, można powiedzieć, więc po raz kolejny ta moja stopa wlazła z oporami, ale wlazła w rozmiar 38, 38, który powinien być idealny. Myślę, że 39 byłby lepszy, ale nadal nie na szeroką stopę. Szeroka łydka jak najbardziej na tak. Te buty, powiedziałabym, byłyby najbliżej ideału. Na nie się kusiłam. Chciałam takie kowbojki, chciałam takie buty, chciałam inny kolor niż czarne i są, więc te buty są najbliższe do... najbliższe do ideału. Ciekawa jestem, jakby wypadł ten rozmiar 39, czy byłby lekko szersze, czy ta moja stopa była, lepiej by się w nich czuła. Ubrałam je, ale czuję taki mocny ucisk nie do zniesienia, ucisk nie do chodzenia, można powiedzieć. Na mierzeniu wręcz tutaj wypycha mi mój malutki paluszek z tej jednej strony, więc to nie jest wcale przyjemne i ściągłam je zaraz, bo no nie chcę ich po prostu zniszczyć. Tutaj również nie mamy żadnego zamka, ani z jednej, ani z drugiej strony. Szkoda, mogliby zrobić zamek i prezentowałyby się troszeczkę lepiej, ubierałyby się troszeczkę lepiej. Więc prezentują się tak. Na nie się najbardziej łasiłam. Myślałam sobie po prostu, nie no, jak będą dobre te kowbojki, to ja je zostawiam, bo nie ma, nie znalazłaby się inna opcja, nie znalazłaby się inna możliwość, żebym ja miała w swojej szafie kowbojki na szeroką łydkę. Szeroka łydka jest spora. Spokojnie. Jeżeli u mnie zostało dużo miejsca, to możecie je zamawiać, możecie je sprawdzać, ale jeżeli macie szeroką stopę, to ona tutaj nie wejdzie. Również na tym zakręcie, no nie wiem.
Moja wyszła, ale tak jak mówię, no nie dochodzenia. I nie bierzcie mniejszego rozmiaru, bierzcie swój rozmiar po prostu. No co z tego, że weźmiecie mniejszy rozmiar i cholewka będzie lepsza, bardziej dopasowana, jak wam stopa nie wejdzie. No co to jest za tłumaczenie, co to jest za doradzanie? Najpierw ma wejść stopa, ma być wygodnie, ma być mięciutko, a dopiero później należy pomyśleć o szerszej łydce. Więc... drogie Marko, Marko Shoes, może po prostu jakieś kozaczki dla dziewczyn plus size, w ogóle szerokie, w ogóle na szeroką stopę, na szeroką łydkę, na wyższe podbicie, bardzo chętnie takie przygarniemy, jakby coś to call me. I ostatnie buty, które mam wam do pokazania, to czekoladowe kozaki oficerki. I rzeczywiście musicie zwrócić uwagę na to, że kolor jest niespotykany. To jest taki kolor ciemny, czekolada, taki brąz wpadający w czerń. Naprawdę taki, można powiedzieć, brąz à la Bordo. Kurczę, przepiękny i niespotykany. I są to oficerki również z tą ozdobą, która tutaj się kończy pod spodem. Dla mnie absolutnie ta ozdoba powinna zostać wywalona. Albo ja bym tutaj skorzystała z jakiejś usługi i po prostu tą część bym odpięła. A tutaj tą sprzączkę na kostce bym zostawiła, bo wygląda naprawdę fajnie. No wyglądają tak żołniersko, tak właśnie jak oficerki. I znowu mamy tą samą dyskusję. Szeroka łydka, wydaje się szeroka, ale nie jest szeroka. Podobnie tutaj malutki bucik, zgrabniutki bucik, do którego moja noga nie wejdzie. One są, moim zdaniem te buty są jedne z węższych. Wydaje mi się, że są najwęższe z tej całej kolekcji, bo o ile w te trepy jeszcze gdzieś tam miałam nadzieję, że wejdę, o ile po prostu gdzieś tam myślałam, że ta moja łydka wejdzie w kroko, to tutaj jest dramat, jeśli chodzi o cholewkę, jest dramat, no wcale jakaś taka wielka się nie wydaje, jak wam tu pokazuję ją spłaszczoną, no to wydaje się rzeczywiście wielka, ale ona takaś wcale wielka nie jest i na pewno ten bucik tutaj na dole jest bardzo smukły, jest bardzo taki... no nie na szeroką stopę, nie na wysoką w podbiciu, więc one również się nie nadają. A naprawdę prezentują się pięknie, naprawdę ta skóra jest cudowna. Co jeszcze tutaj mogę powiedzieć? One też nie mają zamka. One też nie mają zamka, więc to wciąganie ich na stopę, na nogę po raz kolejny jest dramatem. Po raz kolejny jest dramatem i mam wrażenie, że po prostu te buty, czy tam występowały właśnie Radka ze swoimi widzkami, one są tak super, hiper zjechane. Po prostu nie dasz rady ich wyciągnąć wyżej. I one jakby trochę opadają i się tak... mną, nie podoba mi się to w butach w ogóle. Wiadomo, że troszeczkę ta ruchomość w kostce musi być, ale to jest dla mnie za dużo. Więc kolejne kozaki z kolekcji Radka & Marko Shoes na szeroką łydkę. Nie pasują na szeroką łydkę. Więc to już wszystko. Cztery zamówienia, cztery pary butów w jednym zamówieniu z kolekcji radzkiej. Uważam, że ta kolekcja jest troszeczkę za bardzo podpinana pod szeroką łydkę. Po raz kolejny jest to zrobione właśnie pod szerszą łydkę. Nie wiem, jaki ma sens robienie szerszej łydki
o kilka centymetrów, troszeczkę szerszej. My potrzebujemy naprawdę, naprawdę szerszych tych cholewek. Naprawdę ta tęgość buta powinna być w całości dopasowana do stopy, do łydki. To całe powinno wyglądać. To powinno być wygodne, to powinno być łatwe w zakładaniu. Nawet jak jest ten zamek, to jest po prostu łatwiej założyć tego buta. I tutaj powiem Wam na przykładzie, jeszcze wspomnę troszeczkę o cenie. Cena jest wysoka, możecie być zaskoczone i po prostu można powiedzieć załamane ceną, ale jest to inwestycja na lata. I właśnie dlatego troszeczkę jestem zawiedziona, bo liczyłam na te kowbojki i chciałabym sobie je zostawić, bo jest to inwestycja na lata. Jak widzicie, kowbojki wracają, ciągle jest ten cykl, ciągle jest ten krąg, gdzie ta moda wraca, więc mając porządne kozaki, naprawdę naprawdę one Wam się zamortyzują, naprawdę będziecie je mieć przez dłuższy czas. Szczególnie jeżeli jest to skórzany wyrób, szczególnie jest to wyrób polski, to ta cena jest jak najbardziej adekwatna. No powiem Wam na przykładzie moich kozaków, które mam z Yorsa. One kosztowały około 400 zł. Takie rude kozaki, w których właśnie byłam na chrzcinach. No i ja je mam chyba 3 czy 4 już nawet lata. Nawet nie pamiętam, w każdym razie któryś z kolei sezon już w nich chodzę. One wyglądają jak nowe. One noszą się świetnie, one są super wygodne, dopasowane do mojej łydki, dopasowane do mojej stopy. Jestem w stanie w nich spokojnie z 10 godzin chodzić. Byłam na chrzcinach, wspominałam Wam o tym już. No tak, 8 godzin byłam w nich i buty, stopy mnie nie bolały, było wszystko jak najbardziej na tak, a chodziłam, nosiłam małego Marcelka, spacerowałam tam i z powrotem, było w nich bardzo wygodnie, plus zakładanie przez zamek. Plus zakładanie przez zamek, więc myślę, że tutaj tym butom, tym kozakom do ideału jeszcze sporo brakuje, jeśli chodzi o szerokie cholewki, o szerokie łydki. Dajcie mi znać, czy macie jakieś buty od nich, od Marco Shoes. Czy jesteście z nich zadowolone, czy jesteście z nich niezadowolone. Czy macie kozaki z tej serii, czy macie kozaki z poprzedniej serii od Radzki. Czekam na Wasze komentarze, czekam na Wasze doświadczenia. Napaliłam się na te kozaki. Kozaki przyszły, okazało się, że nic z tego, bo nie są na szerokie łydki, no naprawdę szerokie łydki są na lekko szersze łydeczki chudszych dziewczyn, można powiedzieć. Jeżeli jakaś tam chudsza dziewczyna ma szerszą łydkę, to może sobie spróbować zamówić, przymierzyć, najwyżej po prostu odesłać. W każdym razie na pewno nie jest to tęgość dla dziewczyn plus size, nie jest to tęgość dla osób, które mają również szeroką nogę, szeroką stopę, wysoką w podbiciu, bo tak jakby ten dół buta, Wam jeszcze raz pokażę tego czekoladowego, tak jakby odtąd jest inny but, ten but jest na chude stopy, a odtąd ten but jest na lekko szersze łydki, bo nie na szerokie. Nie możemy tutaj mówić o szerokich łydkach, nie możemy tutaj mówić o jakichś tęgościach zdecydowanie większych, tylko po prostu o lekkich, lekko powiększonej tej cholewce. Także cudów nie ma, nie tego się spodziewałam. Spodziewałam się czegoś lepszego, spodziewałam się większego wyboru, spodziewałam się, że ta łydka rzeczywiście będzie szeroka. Malutko brakuje przy tych kozakach, kowbojkach, naprawdę malutko brakuje do ideału, więc liczę na to, że następne kolekcje może będą lepsze, liczę na to, że wyjdzie jakaś kolekcja rzeczywiście dla dziewczyn plus size. Jeżeli taka wyjdzie, to ja się na to rzucę, ja się na to po prostu rzucę, bo widzę jakość, widzę dbałość o detale, piękne opakowania, jak najbardziej na plus, także to nie jest tak, że ja hejtuję całą tą kolekcję, to nie jest tak, że ja hejtuję całą tą firmę, bo widzę plusy, ale trzeba też powiedzieć tutaj o minusach. Trzeba głośno powiedzieć o minusach, o tym, że buty są zdecydowanie przystosowane dla chudej stopy, która posiada szerszą łydkę, lekko szerszą łydkę. Próbowałam mierzyć kozaki z CCC, jeżeli nie widziałyście jeszcze tego filmiku, to linka zostawiam Wam tutaj. I mam wrażenie, że w niektórych tych kozakach
w tych kozakach, co były z gumką, to była bardzo podobna, jeśli chodzi o szerokość. Kozak był po prostu bardzo podobny, jeśli chodzi o szerokość. No, w każdym razie to wszystko, czekam na wasze opinie. Co wy sądzicie o tej kolekcji? Czy wam się podoba, czy wam się nie podoba? Czy coś macie? Jakie są wasze doświadczenia? Jestem ciekawa. Jeżeli ktoś z was ma te kozaki, zamówił, są dobre, czekam. Koniecznie napiszcie mi w komentarzu. A na dzisiaj to było wszystko. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. Koniecznie, jeżeli chcecie więcej tego typu filmów, gdzie ja dla was sprawdzam rzeczywistość, rzeczywiście jak to wszystko wygląda. Docencie również to, że zamówiłam te kozaki, żeby wam pokazać, jak to naprawdę wygląda. Zapraszam na mój kanał, na YouTube, na vlogi, na takie luźniejsze filmiki. Zapraszam też na Instagrama, tam jestem troszeczkę rzadziej, ale też jestem, więc i tam mnie możecie złapać. A ja się z wami żegnam. Cześć, pa!